Serdecznie witamy wszystkich hodowców. W zeszłą niedzielę podczas przylotu gołębi towarzyszyliśmy koledze Tomaszowi Rumińskiemu z oddziału 0326 w Toruniu, a dzisiaj na pewno po gołębnikach koledzy rozpoznają. Koledze, będziemy u kolegi Zbyszka Oleksiaka, ale to chyba nie jest gołąb z tego lotu, nie. To jest jakiś inny gołąb. Kolega Zbyszek Oleksiak akurat tutaj, zobaczmy. Pokaż, poczekaj, bo my tu popatrzyliśmy. Kolega tutaj sobie wczoraj, kiedy przyjechaliśmy wieczorem, też był zajęty, jeszcze też było ciemno, a tam w gołębniku cały czas trwały prace, były sprzątane. Zdążył Marek posprzątać? No zdążył, ale już troszeczkę... Zmęczony był, no bo ciężko pracował cały dzień, a później jeszcze wieczorem, w nocy musiał zajmować się... Bo żeśmy troszkę już oszukali. Tak, tutaj, popatrzmy tutaj. Ty, Zbychu, karmisz gołębia? Czemu je karmisz? Młode no, takie? Masz czas teraz, tak? Tak, mam czas i... I dużo masz takich do wykarmienia? Cztery sztuki. O. Tutaj dzisiaj gołębie, które poszły na lot, mają przed sobą 350 km. Co ciekawe, były bardzo szybko wypuszczone. Tutaj w oddziale myszków osoba, która podejmuje decyzję o wypuszczeniu, wypuściła je dzisiaj o godzinie 5:50, zadecydowała, tak? Kto to jest, kolega? Gurba Robert. Tak. Te gołębie, czyli są już, mamy teraz 8:30, czyli są już prawie 3 godziny w powietrzu. Twoich gołębi jest 200? 210. To przypomnijmy tylko kolegom jeszcze raz lot. Krosno-Odrzańskie, 350 km, twoi gołębi 210, cały oddział ile zakosztował? No, na pewno około 4,5 tysiąca, bo no, bardzo dużo osób w tym roku, nie wiem, coś spowodowało to, że na przykład nie odbijają na zegar w ogóle, nie? I tutaj tak, sobie po prostu przelotowują tylko. Tak, no tak gdzieś około 700 tysiąca gołębi idzie tak za darmo, jak się to mówi. Ale też powiedziałeś, że mieliście tutaj taki troszeczkę problem organizacyjny, gdyż się zdarzało, że była tak duża ilość gołębi... Nawet na ten lot po prostu się zdarzyło, że w sekcji myszków no, część około 10-20% zabrali do domu gołębi, no bo nie pomieścili się. W kabinach? W kabinie, no. To ile to wtedy było? Myszko z łazami razem leci, tak? Myszko z łazami, tak. No bo kabina tam jest no, maksymalnie 8 tysięcy, to jest ten. Było już trochę ciastowo i wodowcy postanowili... Zredukować. No, wziąć do domu, nie? Aha, i to się po prostu zawsze coś dało radę zrobić. Tutaj my wczoraj wstawiliśmy, żeby sobie koledzy mogli zobaczyć tutaj na internet film pokazujące, co kolega Zbyszek robił. My tutaj jesteśmy już u niego na locie. To jest lot numer 5 w oddziale, a wcześniejsze dwa przyloty sam sobie tutaj wziąłeś, że tak powiem, filmowałeś. To powiedz nam jeszcze, jak wyglądała statystyka na tamtych lotach. Ten lot numer pierwszy to było od ile? To było Kępno. To tam włożyłem 217 gąbków, 144 w konkursie. Na 26 było 11 moich gąbków. Drugi lot był taki troszeczkę, tam dałem 146 gąbków, no to nie pamiętam ile tam miałem tych konkursów, coś około 80. I tam był taki front szedł. No i trzeci lot włożyłem 218, no to było 102 konkursy i w 19 było moich gołąbków. 19 moich było 10. Pierwszych. Tak, ale z łazami na jedną listę, no to tam jest 8 tysięcy gołąbków, no to było też na 11 moich, na 19 moich 10, nie? Tutaj lecisz teraz jedną drużyną, widzisz, cały czas obserwujesz, czy są to te same gołębie, które miałeś w latach poprzednich, się tak sprawdzają, czy coś się no, nowego wybija, z nowych nabytków też. Teraz tą niedzielę z tym wiatrem, no to kilka gąbków przestrzeliło, ale do tej pory przez te 3 lata, no to bardzo ładnie się układają koeficjenty, bo no Jaskółeczka z drużyny wicemistrza Polski, no to jest, ma tam koeficjent taki 1-3, bardzo ładne. No Pazurek tak samo, bo wcześniej na 3 loty miał 3, no to Jaskółeczka była drugim lotnikiem oddziału po 3 lotach, nie? No także te gołąbki, no bo wiadomo, że te z 13 roku, co byłem mistrzem Polski, no to wszystkie siedzą w rozpłodzie, nie sprzedałem nic, nie ten, no i siedzą w rozpłodzie, jednak była później troszeczkę, no brakuje tych gołąbków, nie, bo te z 14 roku jednak dalej pomagają, nie, a tam jak się włożyło do rozpłodu, no to już... Już niestety nie, muszą tam być. Takie no, 4 dobre gołębie zastąpić już jest ciężko, nie, tak szybko, nie. Tutaj przy okazji, jak widzieliśmy, karmiłeś gołębie młode, tych gołębi młodych niedługo będziemy mieli troszeczkę na sprzedaż od kolegi Zbyszka. Przygotowałeś takich gołębi ile, mniej więcej? Na sprzedaż? No taki... Bo to w partiach będziemy różnych tam wstawiać zapewne. No, na razie tak... Na loty pakietów nie będzie żadnych dla nikogo na razie. No na razie nie, bo tak mam ciężko w tym roku, na razie po prostu mam dużo tych kolegów, co są zadowoleni, no tak ciężko chwilowo miałem... No zawsze jak ktoś się zapotruje. A jakieś... Troszeczkę namawia, żebym troszeczkę... A nowe preparaty jakieś? Nie, tu trzymam się z... Po staremu tak, wszystko? Tak, jedynie no to błyskawiczne odflegmienie, co są koledzy bardzo mocno zadowoleni. Błyskawiczne co? Odflegmienie. No to taki jak przy upała czy coś, no to jest rewelacja, nie? To... No, tutaj u kolegi Zbyszka zawsze też się możemy dowiedzieć, bo wielu hodowców korzysta z jego rad, ogląda i filmy i te informacje, które kolega tutaj, że ja tak powiem, przez życie zgromadził i dzieli się nimi z innymi hodowcami, to zawsze są jacyś hodowcy, którzy tutaj dzwonią i... poradzić się chcą, jakieś informacje zasięgnąć. Jakie największe teraz takie masz zainteresowanie, jakimi produktami i w ogóle jakimi tematami? No,
cały czas tam po prostu no, technika troszeczkę lotowania, no jak się tam coś podaje. No, fajnie, że te preparaty sprawdziły w Anglii no, i w Niemczech również teraz, bo pan Kuryło tam co mi mówił, no to z pierwszego lotu miał 3 pierwsze w Anglii, no to tam z niebywałe, bo wiadomo, że tam są duże nagrody. Z drugiego lotu brakła mu sekunda do pierwszego gołąbka, miał drugiego, no i z trzeciego lotu miał ponownie znowu pierwszego, także pozdrawiam na pana Kuryły. No i wczoraj kolega Zieliński, to jest oni też w Anglii, to jest w innej federacji, no to na drugim miejscu jest tam ogólnie po tych lotach, nie? No w Niemczech to nie pamiętam po prostu tego pana jak się nazywa, ale też był w Niemczech na pierwszym miejscu, on wysyłałem na pana Niedzielę, nie? Ale nie znam jego nazwiska po prostu, ale wysłane było na Niedzielę po prostu pana, nie? To też właśnie mu tam w Niemczech, no to super, bo jak za granicą jeszcze to działa, no to też to cieszy, nie? Teraz kolejne loty, które będą tutaj w oddziale, będą już na dłuższych dystansach, ten który 350... Teraz będzie 500 km, 500, później tak? 350, 2 razy 500. Bo my ogólnie w tym roku mamy 16 lotów, aż nie także. Dużo, że każdy sobie może coś wybrać. No dokładnie. No ale tutaj wtedy na kolejnych lotach, jakbyśmy nawet nie byli, to kolega sobie tutaj doskonale radzi. Bo tu mamy nawet kamerę przygotowaną, taką, którą Zbyszek używa i on sobie w przyszłości już sam nagra, nawet tak, że będziemy mogli zobaczyć. W międzyczasie powiedzmy, zobaczmy, bo tu masz zegar. O, popatrzmy i jaka jest prędkość jest? 2011 metrów. Także ona no chwilowo spada, tak liczymy, że ona się w okolicach... To się będzie taki naprawdę prawdziwy. Bo takie przypuszczamy, że koło 1200 będą mieć szybkość. Mają, wyjdziemy, pokażemy jeszcze pogodę, nie? Bo jakie jest tutaj. To połowę drogi mają po prostu pod wiatr. Także wiatr będzie się teraz z godziny na godzinę zmagał. No tutaj w naszym terenie tu będzie bezwiecznie po prostu, ale do połowy drogi mają pod wiatr, także od startu mają pod wiatr. Nie? Tutaj zobaczmy właśnie, bo korony drzew, po to co są najlepsze wskaźniki pokazujące, czy wiatr wieje, czy nie, to widzimy, są praktycznie nieruchome. Niebo jest bez chmur. O, także będziemy czekać. Aczkolwiek nie jest jeszcze tak bardzo gorąco, żeby tu coś przeszkadzało. To, że gołębie zostały wypuszczone tak szybko, to też jest plusem, że nie... Żadnych burzowych, no, nie ma niczego, także tak. W zeszłą niedzielę, przypomnijmy sobie u Tomka Rumińskiego, tam bardzo wiało, tam te gołębie bardzo walczyły z tymi... Nie było was słychać za bardzo... No dokładnie, bo to było tam, tak wiatr zakłócał, no ale no niestety, tak się zdarza. Ale to nie przeszkodziło, kolega Tomek też dobrze bardzo poleciał. Postaram się dzisiaj do Torunia tam dotrzeć na punkt wkładań, tam gdzie byliśmy w Brzozówce. Dzisiaj o godzinie 17 tam w oddziale będzie też otwarcie zegarów, także zobaczymy podsumowanie takiego i zeszłego lotu i ten zobaczymy, jak tam w innym oddziale też to wyglądało. O, zobaczmy, o, tu gołębia, to nie twoje. Nie, bo tak... O, dobrze. No nic, będziemy czekać tutaj sobie na ten przylot gołębi i go za kolegów zarejestrujemy. Czekając na gołębie, tutaj widzimy Łukasza, przyszedł też i tutaj przed chwilą oglądaliśmy właśnie, popatrzmy, no, teraz to już nie widać, ale tutaj tam już są przy słońcu bardziej, była grupa gołębi, bardzo wysoko. Gołębie widać były... W wolniejszym takie, tempie, tak, ale bardzo wysoko. Tak, i teraz tutaj mamy godzinę, którą teraz już Łukasz? Albo Zbychu? 10:15, na razie gołębi nie ma, prędkość nam spadła, zobaczmy tutaj. 1200 na razie jest. 33, także 33. Lot będzie już prawdziwej walki. Tutaj z oddziału jeszcze nikt nie meldował, że ma jakieś gołębie. Tutaj widzimy, czekamy tutaj. W bocznym oddziale też tutaj zawiercił, mają 18 km tak, bliżej od nas. Tu z kolegą Tomaszem Kajdzikiem tak, rozmawiałeś, tak? Tak, 20 minut później. I też jeszcze gołębi nie mają, nie? Także czekamy, a obserwujemy właśnie przemykające tutaj po niebie stada. Zobaczmy, troszeczkę tam się chmur pojawiło, takie, ale malutkie. Tutaj widać, na szczęście nie ma całkiem takiego niebieskiego nieba, także zaraz może już powinny być te gołębie. Pojawił się pierwszy gołąb, tak? Z gołębka, z piąteczki, mówię. Trafiłeś. Z nienacka tutaj się koledzy bardzo cieszą. Dosłownie przed... Czwarty w oddziale. I jaki to jest gołąb? Jeszcze raz powiedz. To jest 43,66. Popatrzmy sobie od razu tutaj na 43,66. Ma 1218 i godzina przylotu 10:20, 2 sekundy. Zobaczmy, tutaj kolega w międzyczasie oglądali sobie na stronie Watcher Online. Weather Online to jest o pogodzie, jak te wiatry tam się układają, żeby zobaczyć, bo już takie pewne zaniepokojenie widziałem, że nie mieli gołębi, ale teraz już... Emocje opadły, słyszymy, hodowcy już coś mają tu. My też mamy jednego teraz, miałem panu właśnie dzwonić. Poczekajmy, zobaczmy jak się jeden, nie wiemy tylko czy przyleciał z kierunku czy nie, ale będziemy, o, nie, tam jest co innego, będziemy sobie tutaj oglądać. Bardzo mocny zawodnik, nie, no to 10 km bliżej. Ma dwie sztuki. Dwie sztuki teraz dostał, no. Aha, o. Także widzimy, ten gołąb dzisiaj naprawdę musiał pompować, bo nie ma żadnego tutaj sprzyjającego wiatru. Po prostu musi mieć siłę do lecenia. A to jest silny gołąb. O, i zaraz się Zbycha zapytamy, a ty pamiętasz, z czego to jest? Z których gołębi? To jest 17. No, 17. To jest ty, co na reklamie jest i Stenbergerdy tam. Erik van Stenbergena? Tak. Ktoś mnie ostatnio nawet pytał o te gołębie. O tych gołębiach bardzo dużo
dowiedzieliśmy się od Erharda Panke, to jest hodowca w Niemczech, którego odwiedzaliśmy wspólnie z kolegą. To jest jaskółeczka, półbrat jaskółeczki, nie? No, tak. Także widzimy, czekamy. O, pojawili się kibice kolejni. Dzień dobry, witamy. O, także witamy. Kolega też hodowca? Tak. Mam jednego. O, teraz się zaczną telefony, koledzy się na pewno będą chwalić. Tutaj przed chwilą rozmawialiśmy z kolegą Adamem Piwowarczykiem, tam u niego też są kibice na locie, tak? Tak. Ale na razie jeszcze nie dzwonił, zobaczymy. Nie uciekaj. Tam się... No, na razie ten jeden powinien nam tutaj wystarczyć, ale czekamy i wierzymy, za chwilkę przyjdą na następne. Nam drugi gołąb, słyszymy charakterystyczny dzwonek. On tu jest przyczyniony do tego dźwięku. O, widzimy, on sobie tutaj, no, pod słońce nie będziemy filmować, bo nic nie da nam to, ale widzimy, krąży. On z kierunku przyleciał chyba ten, nie? Ten ładnie z kierunku, o, siadł sobie tam u góry na dachu. My tutaj się ze Zbyszkiem i z Łukaszem zastanawialiśmy, do którego gołębnika pierwsze przylecą, czy do tamtego, czy do tego i do tego. Tak, a tutaj mamy, popatrzmy, co to jest za gołąb i ile, jaki czas on ma? No, witam prezesa. 991. Tak, 2012 roku, 991 i on ma czas 10:29. 20 po miałem pierwszego gołąbka, teraz mam drugiego. Czyli musieliśmy poczekać 9 minut, są dwa gołębie i widzieliśmy, on musi walczyć, sam sobie leci. Nie ma, że tak powiem, żeby go wiatr wiał, a wręcz troszeczkę ma podwiatr. O, ale już dwa gołębie są. O, popatrzmy. No, tu ptaszki, tylko inne. Gołębi chwilowo żadnych nie mamy. O, po dzwonku słyszymy, że jest kolejny... Dwa są nawet. O, zobacz, kolejne dwa gołębie. Tutaj jeden ląduje z tej strony. O, gdzie on tu jest? Jest już na kapie. O, tam widzimy go. Wszedł sobie, a tam jeszcze jeden latał. To nie wasz? No, ale już mamy trzeciego gołębia. Jaki to numer jest? Sprawdźmy sobie. Mamy czas, to możemy to zrobić. Nie seryjny, nie? 232. Nie? 232. 2014, to chyba z 14 roku wszystko. O, jeszcze jeden jest, tak? To jest jakiś cień na razie. Nie, to ptaszek był. Jest. Białolotek taki. I wszystko widzisz, wszystko. Czwarty. I widzisz wszystko z tego gołębnika, co mówiłeś. Hmm. Tak Zbyszek obstawiał wczoraj, tam kiedy rozmawialiśmy. Sprzątane było to. Ile masz? Tam było właśnie sprzątane wczoraj wieczorem. Widzieliśmy, co kolega w nocy robił. Hodowca w nocy nie śpi, sprząta gołębie, gołębniki. O, tu cztery mamy gołębie. U mnie są 20 po. No. Nie masz nic, tak? O kurde. Patrzmy, może coś będzie zaraz chwilę jeszcze dolatywało. No, a dać jeszcze też... No, można powiedzieć, że przyspieszyło to przychodzenie gołębi. Teraz jest już piąty gołąb, on tu gdzieś lata. O, widzimy, tam. I następny. Z góry schodzi, tam Fezak idzie z góry, a tam widzę. O, i tam jest też grupa, a to ciekawe, czy to nasze, czy... Widzę, cała grupa, o tu. O, tutaj zaczyna... Tak. Odchodzi, ale tu mamy tego, co będzie siadał. O, tu sobie krążą one. O, tu. Trochę nam się źle obserwuje, bo tu słońce mocno świeci, ale to nic. Ja zobacz, wszystko, one tam, w końcu do tego gołębnika przyleciał jeden, zobacz. Na sprzątanie. Często jak się posprząta, to nie ma co przecież. Aha. Oj, kolejny tam jest, tutaj ten widzieliśmy, kolejny wchodził do tego, na tych wlotach. A tam sobie te gołębie... Mój ty, no to jest ten. Aż nie ma go tutaj. Jest, nie ma. Wziąłeś mi go? No nie, to kurczę, no. To co? Jak tam było? Ile tam jest tych gołębi? Na typa wyciągnął. Patrz, o, tu siada kolejny. Ale... I na się do 3? Nie. Nie 25? Nie. Dobra, popatrzymy, ile teraz jest. Teraz idą tutaj. Puściły o, się. O, tego pierwszego ci daruję, żeś. 9 już jest. 9. 9 gołębi już mamy. A ki do mojego typa wyciągnął. Ja nie widzę na razie. Czyli tutaj. Ale nie, pokaż, co to, ile masz gołębi? 9. A roczniaki się tutaj pokazują? Czy nie dawałeś? Poczekaj, roczniaki. Koledzy zawsze tutaj te roczniaki ostrożnie. 11, 12, nie ma żadnego. Nie ma jeszcze roczniaka w ogóle. Żadnego, o. Dobrze, popatrzymy.
No sam powiedziałeś, Zbychu, że to są tak zwane momenty prawdy, że nie wiatr ich nie przygania, że tak powiem, w grupie dużej, tylko no. Muszą same sobie tutaj, że tak powiem, tymi skrzydłami wachlować, lubię, żeby... Takie loty lubię, bo takie jak tam wiatr, to... 7,50. 7,50, także te. Na 9, no to dobrze. To kto źle wytypował? Jednego Łukasz wyczuł i jest dobrze, a drugiego mi wyciągnął. Tak. O. A co tam jeszcze, ile masz? O, tu jest, o, widzimy. A się okaże, czy to jest. O. Ale jest drugi, to jest następny, to będzie. Tak. No, Michał jeszcze tu nie miał nic. Jeszcze, o, połowy taki. O! Janek też nie miał nic, nie? No, Adaś nie miał. Który, ten połowy? Nie, ta niebieska. Ta niebieska, typowane. Cześć? Typowana niebieska. Aha. No to. A z kierunku przychodzą ładnie. Wszystko. No to na razie. Idą. Tutaj, o, te dwa idą, ale to są czyjeś, inne. Tutaj już takie stada... Jak się pije, to się bije. Jest? Jest, jest, o jest. W nocy my byli na zabawie jeszcze. O 6 już my, kurczę, ten. I sprzątamy gębniki od 6 rano. No tam też masz, zobacz. Czarny koń. Idę panu tą kawę. Nie, tutaj zobaczmy. Sobie żartujemy, ale... O, tutaj gołębie. Dwa są, dwa następne. O, widzimy za sobie, pięknie pikuje, o, siat na klapce i od razu zobaczmy, ani chwili zastanowienia. I kolejny, jedno, dwa kółeczka wokół gołębników. Tutaj nawet przyszedł mu czarny kot kibicować, zobaczmy, o, nawet się go nie boją. O, już odbiło go? Tak. Teraz tak, o, jest, słyszymy. O. Dobrze. Czyli będziemy mieli 13-14 gołębi już, nie? No, tak jak to. Zobaczymy. Pierwszy, przypomnijmy, 10:20, a teraz godzina 10:38, czyli mamy 18 minut. Te gołębki nam sobie tutaj już weszły. Jest? No, będziemy mieli, widzę, tak się fajnie ogląda przylot. No, tam nie mogę niestety sięgnąć kamerą, bo słońce akurat nad nami jest. Wszystko, które do gazety wystawisz i przyleci. I jeszcze jeden, o. Jaskółka. To jest jaskółka? No ile masz? Jaskółeczka. 3 sztuki, tak? O, widzimy. Jaskółeczka jak wchodzi. 15 już jest. 15 sztuk jest odbity, gadać, wiesz? A słuchaj, no ale odliczałem czas, bo ty ten, no to... O, cały czas przychodzą gołębie. Chyba 15-16 mamy, tu jest kolejny. Widzimy szpaczek taki. Po siostrze ambitnej. Widzimy jak hodowcy, jak hodowcy. Panie Zbyszku, wodę, o wodę chodzi oczywiście. Ta. O. Teraz z wiatru w dalszym ciągu, tak nie ma minimalnie, może jest taki przeciwny, ale minimalnie. Także te gołębie muszą na własnych siłach, po prostu tutaj o własnych siłach całkowicie dolecieć, nic im nie pomaga. O, słońce jest coraz cieplej jest, to też jest coraz gorzej już dla gołębi, ale one na pewno będą tutaj przychodzić. Tutaj też jeszcze fajna była rzecz, bo jak czekaliśmy na gołębie, to Łukasz przychodziło dużo gołębi, takie co ciekawe jest, parę do gołębi dochodziło, tutaj chyba 3-4 gołębie wydoszły z rana. I to ciekawe, zawsze dochodzą w momencie, kiedy jest lot. No, one najwięcej. Najwięcej zawsze. Zawsze zmyłkę robione, zmyłkę, że to już, nie? No. A to nie te. Ten pierwszy, który mamy tutaj nagrany na kamerze, to też był gołąb, który doszedł z którego, to był przed dwóch tygodni. Z zeszłego tygodnia. O. No dobry gołąb, bo miał trzy konkursy już, nie? Mhm. Ktoś tam opóźnił, zawiesił się, zdarza się. O. Proszę posłodzić. W kierunku przed chwilką właśnie przyleciały dwa gołębie, są tutaj za naszymi plecami, one tutaj, o, krążą, widzimy. Tam połowy jest jeden chyba, co? Czy szpak? Połowy. Łukasz, tam połowy jeden jest, nie? O. Tutaj mamy te wloty. Zobaczymy. O kurde, słońce to nie widać za dobrze. Kurczę, no krążą tu gdzieś. Ja ich nie widzę na razie. Też nie. Bo tamtą są, o tu. Ja to inne, nie, to te właśnie się rozdzieliły, tak, te dwa, tam połowy to poznaję. O, przecinają tutaj siebie seloty, o. Tak, dwa są. Trzy. O. Siat, już słyszeliśmy.
I jest. Już siada. I połowy też się doczekał. Doczekaliśmy go. 19 sztuk jest. O, czyli trzy kolejne gołębie weszły. 20. O, jeszcze jeden też dość wysoko szedł, nie? Tak. A u was jeszcze nie ma? I tam kolejny jest. Dwa są. Dwa na dwa widzimy. O, tam. O, tu widzimy. O. No za plecami niestety nie jesteśmy w stanie, tak jak mówiłem, filmować. Tylko będziemy obserwować z tej strony. To byłoby płacące. No, to jest ten, ale wszystko przychodzi z tego, większość z tego głębnika tu przychodzi, nie? O, trzeci jest już. Czyli doleciał jeszcze jeden. No, tam sobie krążą. Żywe fajnie jeszcze, nie? No, jeszcze, nie? Zapas mają energię. O, kolejny. Tam są dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć jest, o, sobie przychodzą tak. O, szósty. Nie, to są te pięć jest, o. Bardzo ładnie widzimy, wchodzą. Praktycznie nie ma zwłoki, jak już siądą. Woj go, kurde. Oj, o, jest. To jest pazurek? Nie, nie, nie. Właśnie wołam go. Potrzebny do zamknięcia serii. 19. O, tam zobaczmy w niebie stado, a to do kogoś tutaj kolega. Ja worek jest blisko, może do niego. Wysoko, wysoko. Wysoko inne. Tutaj trzy takie też, o, widzimy. Całe takie grupki teraz przemykają i się to zaczęło zrobić gęsto, powiedzmy, w powietrzu. Jakub jeszcze nie ma nic. Te dwa gołębie, które widzimy na dachu, to by był... Co? Pierwszy roczny. Jest to. O, zobaczmy, jak kurde, tutaj lot. Taki z zawirowaniami, można powiedzieć. O, i tam siada sobie. Tamten gołębnik, który wczoraj obserwowaliśmy, tam siadały. 25,6 masz, tak? 27 już. A. Halo? Gdzie tam jeszcze mamy? A pazurka nie ma jeszcze na razie. Nie ma. Miejmy nadzieję, że żałoby nie będzie żadnej narodowej. Ogłoszonej. Jaskółeczka już jest, tak? Jaskółka. Jest już. Na razie spokój, tam jeszcze szuki mają. Cały czas telefon też dzwoni. Koledzy się tutaj informują, gdzie są gołębie. O. Gdzie ich nie ma jeszcze, no to tak to jest już na lotach po prostu. O, pięknie. Jeszcze mam kilka minut, nie? Szybujący ptak. 8 minut jeszcze mam. A przerwa miałem. Wie pan co, 20 pomiałem pierwszego, a ten... No, słyszymy. 9 minut chyba było. 9 minut, no. 9 minut. Właśnie dzień po. Pierwszy gołąb, tak jak mówiliśmy, to był gołąb tutaj i wytypowany, ale to jest czwarty gołąb z zeszłego lotu, tak? Tak, nie ma żadnego. I jeszcze był przedostatniego i jeszcze wcześniej też bardzo dobrze leciał. Tak. I mnie dopiero roczny był pierwszy. O. No. Coś 30 gołębi gdzieś będzie około. No, patrzymy, no to na razie. Także mamy dużo czasu jeszcze do obserwowania. Dużo gołębi do obserwowania przylotu. Gołębi dopiero mają. Jest? O, jest, widzimy. Przeleciał gdzieś ten, bo już za... Na tych kilometrażach, nie? No, popatrzmy. O, jest, tak. Tam, teraz za koronami drzew, tak, widzimy. I jeszcze jeden, o, przyleciał ładnie tam. O, teraz się troszeczkę wiaterek, taki malutki, przeciwstawny im. Przeciwny taki, o, ale sobie... Nie jest to taki wiatr, jak mieliśmy w zeszłym tygodniu, kiedy mieliśmy Tomka Rumińskiego, tam nie szło i praktycznie nic mu rozmawiać, bo... Tak, ale wichury, ale tutaj jest dzisiaj taki lekki, zobaczymy. Patrz, jeszcze samice, tam jeszcze jeden jest z tyłu, nie? Tam jeszcze jeden widziałem leci. No. Z góry, z boku, z tyłu, wszystkich. O, ten, to jest właśnie te, o. Zza korony drzew. I zobacz jeszcze, popatrz, podrywają na tym dachu, popatrz. 350 km, o. Ale dał sobie spokój. Tak. Dwa, są jeszcze pięć tutaj się pojawiło. Tu trzy, cztery i tu piąty leciał. O. Przez cały czas tam tutaj kolejne gołębie dolatują. Dwa, trzy. W takich grupach po dwie, po dwa, trzy ptaki. O, cztery tam przez moment było, sześć, siedem. Tych gołębi już jest chyba około 40. Co, Zbyszek? Tam jest około 40. Tak. Ten jeden to chyba nie jest twój. Nie, bo mi się zdaje, że on też, te wszystkie tu wchodzą. Dlatego ten samiec się zaczął z nią interesować. Później zobaczył, że to nie jest nie tutejsza i poszedł. No ja to lubię, mam co dziewczyny.
Oj, słyszymy tutaj te komentarze. Ja już nic nie powiem. O, zobacz, jak tam zmęczony ten jeden. O. Bardzo ciężko mu się wchodzi. Mogę uczyć się to, nie? No. Ale zdępiałem. O. Taki wyobrażonisz? Taki gniazdo budowałeś? No, tu mamy chwilę przerwy, ale to na pewno za sekundę, dosłownie za minutę ewentualnie pojawią się kolejne ptaki. Ten gołąb, którego teraz widzimy, on z góry tak pięknie pikował, praktycznie w ogóle nie krążył, tylko o, takim lotem upadającym. Brat tego pierwszego. Trzec. Ten pierwszy jak się nazywa? Pudzian. Pudzian. Nie na darmo go chrzciłem wczoraj. Chrzciny miał? Tak. Aha. O ojca chrzestnego i matkę nie pytam, bo zdaje się, że mi się są znajomi. No, jak chrzest dostał, zobacz, ja dostał imię, nie? I od razu walnął, przecież szansa jest, że... Tak. O, zobaczymy. Tak jak ten, wyniki będą na pewno... Prezes, coś ty zrobił z mną. Ciekawe, ciekawe, że ciekawe do... Na listach będzie można obserwować je. Ile masz? Chwila przerwy. Ile masz? Jakub też mi pisał, że nie ma, wiesz? 44 gołąb. Już wylądował. Pazurek? Ale Łukasz tam poszedł zobaczyć do gołębi, a tu będzie widział. O, lepiej. Tutaj chyba jeden jeszcze krąży. Jest. O. Ciężko jest, bo... Dwa nawet, o. Że między pierwszym a to rozbicie 9 minut było dopiero drugi. Ten co był czwarty, dwa tygodnie temu co był czwarty w oddziale, no to ten się sam. Wczoraj go chrzciłem go, no nie, bo ma pudzian, go nazwałem, nie? No, do trzeci rano, żebym pił. O, chyba jest pazurek. Jest pazurek? Pazurek chyba zamknął sobie, tak, 5-3. No. Czyli jest jak? Pazurek, jaki ma numer, pokażmy. Poznałem go właśnie na wygląd, no. 587, pazurek. Jest. Czyli kolega już zadowolony teraz. No, pazurek jest, to wszystko jest. No. Były chrzciny, to dwie będą poprawiny, podejrzewam. Pazurek jest, Łukaszku! To bijemy, to dobry lot. O. No. Prezes jeszcze... O, jeszcze jest jeden tu. Nie ma jeszcze prezes. Co, jest trójka. Trójka i czwórka. Nie, to piątka też będzie, nie? Te dwa chyba nie twoje są. Nie, tamten jest, nie nasz. Ten jeden jest, a bo to, tamten drugi. Tu. Ten nie znasz. A ten na dole, Ten na dole co chodzi tam? Gdzie? Tam chodzi pod tymi klapami. Tam całkiem parę zbychów. O, tam. Oj, tu jeszcze dwa są, o, w międzyczasie zeszły. Jednak Michał powiedział, Jaworek, dobre słowa w tamtym tygodniu, nie? Ten, to znaczy? Co, ten, co nabił w tamtym tygodniu bardzo dobrze, to musi płakać, nie? Na przyszłość. Bo to nie jest, to nie było dobre po prostu posunięcie. O, tam, zobacz, cała grupa idzie, z 10 gołębi, patrz. Tu zobacz, nadlatują. To za tydzień będzie płakał. Widziałeś, Łukasz? Bo te gołębie nie są, o, jak ładnie, Zbychu, zobacz, jak fajnie te, patrz. O, jak ładnie, to patrz, 4 na... Odero, odwróć, tamte chyba nie są twoje, ale tutaj te 4-5 się odłączyło. Krąży taka grupa, takie większe statko, czuczej czerwony wszedł teraz i one tu krążą, te cztery. Lot życia, nie, mówi, będziesz becą, mówi za tydzień, mówi. O, jeszcze piąty. Lubię taką pogodę właśnie, jak jest kurczę, tak fajnie duszno, tak, i to jest super, nie, wtedy... No, nie wiadomo, czy gołębie to lubią, wiesz? Raczej nie. Raczej moje lubią to, bo... Powiedziały ci. Jak właśnie coś lubi, to i... Już nie gadaj, bo wódki nie lubią. Nie mów, bo wódkę też nie dawali. Z tego czasu, jak pan Krygłęcki był, no nie? Mieszaliśmy na... Nie, tego nie, słuchajmy. Kieliszeczek wódki? No tak. No, kieliszek wódki, to nie? Się niektórzy się śmiali, no nie? Mówię, że... Na kacale, najlepiej na kacale, co, nie? Tak. Ja bym się chce Krzysiu pójść pić, kurczę. Wiesz, po co to się daje, czy nie? Że miał kaca. Nie? Słyszymy tutaj porady w tle. Nie spleśniało, czy to co tam robi. Bez stali, jak rozumiem, zbywając życie. Jak? Pracowałem je bez stali. Co chwilę się pojawiają tu nam nowe ptaki. O. Cztery gołębie chyba są tutaj nad gołębnikami. Trzy widzę, trzy na pewno. Aha, dlatego chcę gołębi.
No to takie rzetelne, takie... I na każdym dachu rozumiem, że jeszcze panie, to panu się rozumiem. No model, nie? Gdzie tak jest? Bez pali. To już masz 50 gdzieś gołębi, co Zbyszek? 59. To już mamy prawie 60, czyli no do 200 coś, co poszło na lot. 200 ile poszło? 15? No ale jeszcze niektórzy nie mają gołębia. Dobrze, a 215 poszło? 210. Także to wiesz, nie... Jeszcze jest, ale dzień się nie kończy. Jest komu kibicować. Co chwilę coś przychodzi. Ta przyjemność z oglądania przylotu gołębi się przedłuża. Przez cały czas, kiedy tutaj u kolegi Zbyszka jesteśmy, obserwujemy przylot. Spadają grupami po kilka sztuk, po jednej, ale cały czas coś się dzieje. I co ciekawe, jest dużo obcych gołębi tutaj dolatuje, nie? Chodzi tu, bo tu widzimy, o tam siedzi jeden sobie, o gołąb. No. Tutaj było kilka gołębi jeszcze w międzyczasie innych, co przyleciało, ale już odleciały. Czyle teraz, o tutaj, o jest. Moje są filmowe, lubią być nagrywane, nie? Tak. Jest kółeczka. Tak. Modelki. O, tu mamy. 210. Dwa jeszcze w powietrzu. 3, 4. O, patrz, jak fajnie. 5 sztuk jest tak. 5 sztuk. 5 sztuk. To mnie po 6 naraz. Ja wszystkie nasze. Chyba tak. Tam jeden. Nie, chyba raczej tak. O, i tutaj. Od jeszcze dwa. O, kolejne tam wyjdzie. Tylko te chyba z tyłu przyleciały, a w międzyczasie zobaczmy, niebo też się nam zmieniło, chmury tutaj, wiatr przygnał trochę. Nie ma wprawdzie żadnego dużego wiatru, ale chmury tutaj są cały czas pojawiające się. Pięknie to wygląda, te gołębie latające nad gołębnikami. Mamy szczęście, ostatnio kiedy byliśmy u kolegi Drumińskiego, też wiatr powodował, że rozrzucone, takie rozszarpane było to i też tutaj też tak wygląda. 11 jest 10 rocznych. A ile masz teraz gołębi wszystkich już odbitych? Teraz jest 81. 81 sztuk. O. 11 rocznych. 10 rocznych już jest? No to już więcej jest, ale już tam, do 11. O, tam jeden też leciał, tylko nie, nie wiem, nasze, chyba nie wasz, właśnie, no tak widziałem właśnie, że poszedł bokiem. Tak mówię, że nie wszystkie mogą być nasze. No. Nie, bo tu. O tak, ale ten z całkiem innego kierunku już. Szpak taki, nie? O. O. Bawimy się, robimy sobie, jak się kręci, widzę. No ja nie narzekam. O, szpaczek. A ten szpak z Bychu to czy jak to, z czego to jest? To jest ambitny, tylko tam po siostrze, nie? To jest rodzina ambitny. Ile masz? Tutaj pomału będziemy kończyć naszą relację. Ile Zbychu masz gołębi teraz na razie? 110, czyli mamy połowę, to jest akurat troszeczkę więcej niż połowa. Będziemy pomału kończyć. Zobaczmy, przed chwilą tutaj na wieży kościoła 12 godzinę zegar wybił. Widzimy, niebo się lekko zachmurzyło, po nocy po prostu się pojawiły takie małe chmurki. O, słyszymy karillon, który tutaj gra melodię. A na razie nie mamy gołębi. Tutaj co chwilę jakiś gołąb siada sobie pojedynczo, ale no widzimy, pogoda jest teraz ciężka, bo już jest bardzo ciepło. No ale po wieczorem na pewno te reszta gołębi doleci. I tutaj po tych tutaj w międzyczasie, kiedy obserwowaliśmy my przeloty tutaj u kolegi Zbyszka, on tutaj przez rozmawiał przez telefon. Kolegi też z oddziału. Tak. Nobelskiego Pawła. I wypuściliśmy go 12 po. Także koledzy już doszedł, podziękował. Kolega daleko mieszka stąd? W Niegowie. To jest to ile to kilometrów? 10, 20? No około 15. 15, o widzimy. Teraz przed chwilą słyszeliśmy też, gołąb został jakiś tutaj za plecami nam wszedł. Kolejny. Jak oceniasz lot? Udany lot jest, 5-3 seria jest fajnie, 10-5 też jest bardzo fajnie, z 50 GMP no to jest bardzo szybko, no także po prostu wszystkie serie pozapinane. Także. Tutaj koledzy jak dzwonili do Ciebie w oddziale, jak oni tam oceniają ten lot, też u nich jak wygląda sytuacja? Ciężki lot wymagający jest, nie? No po prostu jednak jest różnica, będzie no dzisiaj duża po prostu, nie między hodowcami, no ta czołówka hodowców się jednak dzisiaj wykazała bardziej, nie? Tak, i teraz te gołębie teraz jak wchodziły, co tam na nich czekało jeszcze w karmikach, zdradźmy tą tajemnicę, co u mistrzu
psów jest w hodowli? W to była przede wszystkim podstawa po prostu, dobre jedzenie, no i tutaj też poszło teraz, turbo odbudowa poszła już dzisiaj, no bo tu jest jednak lot cięższy, krótszy, ale cięższy jest, nie? No i, a jutro co będą dostawać z tych preparatów, które ty tam im dajesz, te swoje te mega moce, dyplomiksy? To później, nie, dopiero to... dostaną jeszcze raz turbo odbudowę i białko też odbudowę, po prostu dobra karma, no bo to trzeba będzie jeszcze... A to odflegmianie, co? No to dopiero jeszcze jak coś to zobaczymy od lotu, ale to później najwyżej we wtorek. Dopiero. Tutaj Łukasz, chodziłeś ty po gołębnikach, oglądałeś jak w jakiej kondycji te gołębie przybywały? Bo tam jeden widzieliśmy taki, to kulał, sprawdziłeś co z nim było? Troszkę, ale... Zmęczony. Bardzo szybko dochodzą do siebie. No to jest bardziej skurcz, taki od gołębi. Skurcz taki ma, bo jeden tak widzieliśmy, on tak był bardzo taki, że tak powiem, zmęczony, on tak ledwo szedł. Wymagający. No wymagający, tak. Widzieliśmy, wiatru nie miały sprzyjającego, musiały także pracować, musiały same pracować. I też było fajnie, bo przychodziły nie w takiej jednej wielkiej grupie, a w wielu takich małych zespołach, ale z wysoka właśnie. Ciężko nam było też obserwować, bo często te, które za plecami, gdzie słońce świeciło, no niestety nie jesteśmy w stanie filmować. O, popatrzmy. Tutaj w międzyczasie, kiedy rozmawialiśmy, jeden gołąb dodatkowy dosiadł, a my sobie już pomału będziemy relację kończyć. Na listach oczywiście w ciągu tygodnia, to wy dość szybko macie wyniki, będziemy widzieć jak te gołębie tutaj... Nawet ostatnio była już lista w niedzielę wieczorem późnym. Tak? No i może dzisiaj tak też będzie, bo my film ze swej strony tutaj... Tutaj jeszcze przedstawmy kolegę, kolega troszeczkę niepedagogicznie, kolega to jest z nami kibicował, no papierosy tu pali, jak smog za przeproszeniem. Kolega, z jakiego oddziału jeszcze raz powiedzmy? Tak, a lot dzisiaj był, nie? Ja nie lecę. Nie, ale już hodowcą kolega, ale jest w dalszym ciągu hodowcą. No. Także dziękujemy, do zobaczenia. Pozdrawiamy, życzymy sukcesów. Dobry lot.